Dzień dobry. Szanowni Państwo, jestem trochę bardziej od Państwa onieśmielona, a dużo bardziej od Państwa, albo dużo mniej od Państwa doświadczona. Dlatego swój referat obok występów artystycznych traktuję jako przerywnik. Temat łatwy i przyjemny, ponieważ namacalny temat murów miejskich. Przecież my to mieszkańcy Strzelec, co na co dzień z tym obcujemy. Widoki Strzelec Krajeńskich Mateusza Meriana i Daniela Petzolda, próba odtworzenia wpływu wojny 30-letniej na fortyfikację miasta. Publikacje dotyczące miasta oszczędnie opisują okres wojny 30-letniej w Strzelcach Krajeńskich. Tak jak inne miasta Nowej Marchii, Strzelce doświadczyły obecności różnych stron konfliktu. Na tym obszarze ścierały się ze sobą wojska cesarskie z oddziałami szwedzkimi, powodując poważne szkody w mieście. Skalę zniszczeń jednak w tym okresie trudno jest określić, ponieważ brak nam danych tyczących stanu zabudowy miasta przed 1627 rokiem. Wiadomo, że pod koniec 1629 roku w mieście było jedynie 12 całych gospodarstw. Spalono wiele budynków użyteczności publicznej, jak i prywatnej. Na miasto nakładano ogromne kontrybucje, konie i bydło było wciąż grabione. Niestety w żadnej publikacji nie znalazły się informacje odnośnie zachowania miejskich fortyfikacji w tym okresie. Jedyne przekazy o zdobywaniu miasta dotyczą wyłamania bramy gorzowskiej. Ze względu na właśnie brak źródeł pisanych do próby charakterystyki rozwoju fortyfikacji miejskich lub jego braku, niezbędne są źródła ikonograficzne i dlatego posłużę się właśnie nowożytnymi rycinami Daniela Petzolda oraz Mateusza Meriana. Widok Strzelec Mateusza Meriana pochodzi z tomu topografii elektoratu z Brandenburgii i Dukatus Pomerani, wydanego w 1652 roku. Część badaczy zajmujących się dziejami miasta określają czas wykonania widoku na 1632 rok. Okres, tu cytuję, przed zniszczeniami, jakie miały miejsce w trakcie wojny 30-letniej. Jest to znaczne uproszczenie. Mimo że byłoby to całkiem prawdopodobne, zważywszy na taki spokojny charakter jej ryciny. Postacie na pierwszym planie wiodą spokojne, niczym niezakłócone życie. Fortyfikacje miejskie są w bardzo dobrym stanie, z małymi ubytkami spowodowanymi prawdopodobnie działalnością ludzi niż zniszczeniami wojennymi. Jednak czy jest możliwe, aby autor ryciny wykonał ją w trakcie działań trwających na tych terenach? Widok mógł zostać sporządzony po zakończeniu konfliktu, a brak szkód w paśmie fortyfikacji jest dowodem na uniknięcie przez miasto właśnie dewastacji wojennych. Panorama nowożytnych Strzelec na rycinie Meriana ukazana jest od strony południowo-zachodniej. Fortyfikacje miejskie otoczone są wałami oraz fosą. Widoczne są dwie bramy, brama gorzowska oraz mniej widoczna brama młyńska, zamykające dostęp do miasta od strony zachodniej i wschodniej. Na widoku okazale jest prezentowana właśnie brama gorzowska. Na licu budynku znajduje się machikuła z otworem szczelniczym. Budowla ma kształt porostopadłościennej wieży, która zwieńczona jest czworobocznym stożkowatym hełmem. Ponadto posiada taras widokowy. Brama połączona jest szyją z budynkiem przedbramia, któremu brakuje dwuspadowego dachu. Mniej widoczna na rycinie jest brama młyńska, o której już wspominałam, zwana również drezdenecką lub schonią. Wybudowana została na czworobocznym planie ze schodkowymi sterczynami u szczytu. Brama posiada dwuspadowy dach. W ramach murów rozmieszczone są równomiernie baszty łupinowe. Pierwotnie w obwodzie fortyfikacji znajdowało się 38 konstrukcji obronnych. Niektóre z baszt posiadają schodkowe szczyty, co świadczy o tym, że musiały być wcześniej nakryte dwuspadowymi dachami. Obecnie brakuje ich w zachowanych murach. Są wyższe od murów obronnych. Baszty posiadają od 3 do 5 otworów strzelniczych na przodzie oraz po jednym na ścianie bocznej. Na widoku Meriana widocznych jest 11 baszt, włącznie z basztą czarownic.
Budowla znajduje się w północnej stronie miasta. Baszta posiada strzoszkowy hełm położony powyżej platformy widokowej. Zabudowa miasta na Rycinie Mariana jest rzadka. W centralnej części widoku widoczna jest masywna czworoboczna wieża kościoła parafialnego położona po stronie zachodniej miasta. Obiekt nakryty jest czterospadowym dachem. Na południe od kościoła położony jest budynek ratusza z wyraźną sterczyną. Widok przedstawia również codziennie miejskie życie ludności cywilnej. Na pierwszym planie ukazana jest praca przy wypasie bydła oraz postać przemieszczająca się wozem w stronę miasta. Sylwetki mieszkańców sprawiają, że Rycina staje się bardziej ekspresyjna, a dzięki temu miasto sprawia wrażenie bardzo dobrze prosperującego. Choć większość Rycin w topografii to towarzyszyły teksty Zellera, w przypadku Strzelec ich brakuje. Przejdźmy do kolejnej Ryciny. Wśród 89 rysunków Petzolda w TC Meissnera znalazła się panorama Strzelec. Miasto zostało zobrazowane ze strony północno-wschodniej. Tak jak wszystkie rysunki Petzolda, widok został wykonany w 1711 roku. W przypadku Strzelec jest to tym bardziej pewne, gdyż w 1711 została dokonana rozbiórka części Bramy Gorzowskiej, co widoczne jest na panoramie. Na pierwszym planie rysunku widoczna jest scena rodzajowa. Różne postaci pracują na roli, zajmują się bydłem czy rybołówstwem. Przy drodze prowadzącej do miasta widnieją domostwa. Od strony wschodniej do miasta prowadziła droga pod wspomnianą bramą młyńską. Na rysunku Petzolda budynek widnieje w idealnym, niczym nienaruszonym stanie. To samo tyczy się budynku przedbramia z niewielkim ubytkiem w szyi. Szlak ten przebiegał między dwoma jeziorami, dolnym i widocznym na rysunku górnym. W trakcie studiowania prac dotyczących miejskiej fortyfikacji Strzelec zdziwienie budzi powszechne stwierdzenie, jakoby miasta strzegł okrągły barbakan. Na widoku budynek przedbramia wyraźnie wybudowany jest na prostokątnym planie. Długość pasma murów miejskich określana jest na od 1640 do 1700 metrów. Wysokość nie przekracza 9 metrów. Zbudowane zostały z polnych kamieni i głazów narzutowych. Na Rycinie widoczne są miejsca, w których mury zostały zniszczone. Bardzo istotnym obiektem w tzw. architekturze militarnej miasta był kościół mający, tak jak fortyfikacje miejskie, charakter obronny. Wszystko dzięki kwadratowej wieży o wysokości ponad 30 metrów. Do połowy wysokości wieży prowadziły ceglane schody, a wyżej prowadziła drabina. Budynek umiejscowiony został w centralnej części miasta, co ułatwiało obserwację, a zarazem był idealnym miejscem dowodzenia. Na widoku Petzolda wieża kościoła posiada koło połowy zwieńczenie, w którym znajduje się drewniana latarnia. Tak więc możemy przejść do podobieństw źródeł, a może też ich braku. Tu wycinek. Mimo że widoki Strzelec Mariana i Petzolda dzieli pół wieku, istnieje wiele podobieństw między nimi. Bez wątpienia na XVIII-wiecznego autora miał wpływ rytownik okresu wojny 30-letniej. Widoczne jest to chociażby na widoku Gorzowa Wielkopolskiego. Charakterystyczne drzewo będące u Mariana punktem odniesienia pojawia się również u Daniela Petzolda. Jest to tylko przykład podobieństwa, które widnieje również na rysunku Strzelec Krajeńskich. Scena rodzajowa jest przybliżona do tej, którą przedstawia Marian. U obu autorów pojawiają się postacie zmierzające ku miastu. Na obu widokach przedstawiona jest praca na roli, wypas bydła. Zastanawiające są jednak drzewa, zastanawiające są jednak drzewa widniejące po prawej stronie Ryciny Mariana, zaraz za gospodarstwami w pobliżu Baszczy Więziennej. W tym samym miejscu po lewej stronie rysunku Petzolda również umiejscowiony został podobny kompleks. Autor mógł narysować drzewa wciąż istniejące od okresu wojny 30-letniej. Reszta roślinności jest jednak w fazie młodocianej, przez co jest to mało prawdopodobnie. Bardziej prawdopodobnie, że Petzold posłużył się roślinnością jako punktem orientacyjnym, ponownie tak jak w przypadku Gorzowa. Zgęszczenie budynków mieszkalnych w mieście wydaje się niczym niezmienione. W przypadku
strzelec krajeńskich, porównanie widoków jest niezwykle trudne. Spowodowane jest to głównie przedstawieniem miasta z dwóch różnych przeciwległych stron. Panorama na rycinie Mateusza Meriana ukazana jest od strony południowo-zachodniej, z kolei na rysunku Daniela Peconda od północnego wschodu. W tym wypadku nie można nałożyć na siebie tych samych odcinków murów, żeby zobaczyć, czy jakieś zmiany zaszły. Również problematyczna jest data wykonania ryciny Meriana. Mimo przypuszczeń nie wiadomo, czy powstała przed, czy w trakcie wojny 30-letniej, czy raczej już po zakończeniu konfliktu. Istnieją jednak elementy na panoramach strzelec, które uległy zmianie. W centralnej części widoków odznaczają się wieże kościoła Farnego. Na rycinie Meriano obiekt posiada czworokątny kształt i czterospadowy dach. Na rysunku Petzolda wieża zakończona jest kopułą, w której wyraźnie znajduje się latarnia. Szczególnie odznaczają się budynkiem jest również brama gorzowska. Na widoku z XVIII wieku obiekt pozbawiony jest osłupowego kełmu, który widnieje u Meriana. Obie zmiany nie miały nic wspólnego ze zniszczeniami wojennymi. W 1711 roku rozebrano dach bramy w celu remontowych. To samo tyczy się wieży kościoła, do której ponad czterospadowy dach została dodana drewniana latarnia. XVII-wieczny pierścień murów wydaje się niczym nienaruszony. Poza brakami w postaci baszcz łupinowych, pozbawionych wydachów, na fortyfikacjach nie widnieją żadne ubytki. Zniszczenia pojawiają się na młodszym widoku. W murach na panoramie Petzolda widoczne są pęknięcia oraz braki w górnych partiach umocnień. Rozstęp jest widoczny również w baszcie łupinowej. Być może wspomniane zniszczenia istniały już w XVII wieku, ale tak jak mówiłam, ryciny zostały ujęte z dwóch różnych stron, więc nie możemy tego na siebie nałożyć, żeby to ocenić. W żadnej z monografii czy opracowań dotyczących dziejów miasta nie pojawiły się wzmianki o próbie wyłamania muru, czy chociażby o niszczeniu fortyfikacji przez najeźdźców. Miasto nie podejmowało żadnych znacznych prób obrony, przez co burzenie muru nie miało sensu. Pierwotnie, prawdopodobnie zniszczenia w fortyfikacjach nie były spowodowane działaniami podczas wojny 30-letniej, ale pozyskiwaniem przez miejscową ludność materiału budulcowego. Niewielkie uszkodzenia również mogą być też wynikiem naturalnego rozkładu, który był efektem zaniedbań władz miejskich. Zniszczenia fortyfikacji miejskich strzelc krajeńskich w dobie wojny 30-letniej, już tak kończąc, wydają się szeroko upowszechnianym mitem. Co prawda brak przedstawienia murów z tych samych stron w źródłach ikonograficznych stwarza problem kompletnej interpretacji, ale zniszczenia na widoku Daniela Petzolda nie są na tyle znaczne, aby uznać, że powstały w wyniku wojny. Co więcej, w literaturze brakuje również przykładu zdobywania miasta. Obrony przed najeźdźcą, co mogłoby też spowodować ubytki w murach. Problem braku daty sporządzenia przez Meriana widoku strzelec również wydaje się wyolbrzymiony. No bo z jakich powodów autor miałby wykonać panoramę przed 1632 rokiem? Stwierdzenie, że widok jest z tego okresu, ponieważ fortyfikacje okazane są w niemal idealnym stanie, także wydaje się błędne. Mury na widoku Meriana nie posiadają żadnych zniszczeń, ponieważ ominęły je działania wojenne, które mogłyby się temu przyczynić. To chyba wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za organizację dzisiejszą tego wydarzenia. Dziękuję.